28 czerwca wtedy opuściłem szkołę i wiesz, zostanie tu tysiące wspomnień. Były chwile złe, lecz pamiętam też te dobre. Minął czas, jesteśmy w drodze ku przyszłości. Lata wspólne uciekły nam jak przez palce. Nic się nie da zrobić, jesteśmy coraz starsi. Choć w środku jeszcze dzieci wiekiem pełnoletni bardziej. Okres spędzony w szkole zapamiętam już na zawsze. Nie zapomnę o was nigdy, za dużo czasu razem. Chociaż były także kłótnie, czułem się z wami naprawdę. Każdy inne plany ma i na życie perspektywy. Ale mam taką nadzieję, że to wszystko ułożymy. Powiem wam, że przykro jest mi się rozstawać, ale drogi są otwarte do dorosłego świata. Którą kto wybierze, to już przecież jego sprawa. Ważne jest to, by osiągnąć w życiu awans. Nie zapomnę, nie zapomnę tego nigdy. Pierwsza miłość była tu, jak i pierwsi przyjaciele. I że wszystko też się kończy, to musimy stąd już odejść. Inne życie czeka nas za nowe szkoły progiem. Nie zapomnę, nie zapomnę tego nigdy. Pierwsza miłość była tu, jak i pierwsi przyjaciele. I że wszystko też się kończy, to musimy stąd już odejść. Inne życie czeka nas za nowe szkoły progiem. Pragnę podziękować tym, którzy byli wrogom i znajomym, po prostu wszystkim nauczycielom także. Podziękowania szczere, dziś już wiemy, że chcieliście dla nas jak najlepiej. Lekcje były nieraz przez was prowadzone w gniewie. Niesforne dzieci z nas, szkoła jest jak więzienie. Co mogę powiedzieć teraz po tych 3 latach? We wszystkich imieniu chcę powiedzieć wam przepraszam. Teraz tu najstarsi, a od września tu najmłodsi. Rozwidlenie dróg, nowi ludzie i znajomi. Niektóre znajomości zostaną utracone. Czego nie stracimy, tylko tych wszystkich wspomnień. Nie byłem pilnym uczniem, a i tak będę tęsknił. Tych lat spędzonych wspólnie nie wymarzę z mej pamięci. Smutku nie okażę, bo po prostu jest mi ciężko. Tylko chcę powiedzieć, żeby się wam poszczęściło. Nie zapomnę, nie zapomnę tego nigdy. Pierwsza miłość była tu, jak i pierwsi przyjaciele. I że wszystko też się kończy, to musimy stąd już odejść. Inne życie czeka nas za nowe szkoły progiem. Nie zapomnę, nie zapomnę tego nigdy. Pierwsza miłość była tu, jak i pierwsi przyjaciele. I że wszystko też się kończy, to musimy stąd już odejść. Inne życie czeka nas za nowe szkoły progiem. A gdzie masz duszek kwiatowy? No właśnie, gdzie calineczka? Pewnie jeszcze śpi. No ją obudzimy. Calineczko, hop hop, hop hop. Obudź się, calineczko. Wcale nie śpię. Właśnie umyłam się w rosie. Dzień dobry, moje kwiatuszki. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my.
podzielić się z Wami niektórymi ciekawostkami. Tereny zurbanizowane to takie, które nadajemy miejski charakter. Wraz z rozwojem cywilizacji wzrosła emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. I można dopuścić do tego, żeby jakieś gatunki wymierały, bądź też musiały migrować przez to, że niszczone są ich naturalne środowiska. Kto to wie, co z nami będzie? Chcemy więcej. Co wymyślimy? O, Klaudia coś powie. Alan, a ty ile masz szóstek? Ja mam 9 szóstek i 2 piątki, z czego się nie spodziewałam. Ile macie szóstek w tym roku? Ja mam 7. Ojejku. Moje stypendium. A ten, co się chowa z tyłu, ile ma? Ja mam 8. Proszę pana, jak 3. No dobre i to. Zabieli na to lepiej nie wymieniać. Ale czarny pasek musi być. A ja mamy 3 szóstki, na to nie zrobię. A z WF-u co masz, Seweryn? 5. A z informatyki? No 5, ale muszę za rok poprawić. Dobrze.